Siemano, dzisiaj Blazing Blue Fusion, czyli Dokkan Event z God SS Vegito, wersja Phy. Robimy ten event po to, by zgarnąć medale. Pokażę na filmiku etap, który daje 7 medali, etap, który daje 2 medale, czyli ten za 40 staminy Z-Hard jest taki sam, tylko że no bez tego ostatniego etapu, bez trzeciego etapu. Medale te z tego eventu są potrzebne do oczywiście Phy God Vegito, do LR Vegety i jeszcze do Trunksa Tag z Team Future. Taki fajny Trunks i właśnie po niego tutaj idę na ten event, ponieważ God Vegito już mam i sobie go chciałem zgarnąć. A więc o co chodzi w tym evencie? Po pierwsze, włączymy sobie muzyczkę, żeby było fajnie. Po drugie, pomyślimy, czym tu przytankować. Więc tu będzie najlepszy do tankowania. Tego najlepiej ściachnąć, chociaż może tego, żeby mnie nie zabił. Te postacie mają po 500k HP. Czyli ich nie pokonam tutaj. Tym polecimy w Agiela i Esterem. Spróbujemy tego. Pewnie nic nie zabije, bo tak trochę zwaliłem z tą rotacją. Tak każdy kogo innego zaatakuje. No i zobaczymy, po ile oni biją. 60 tysięcy. O Jezusie, zostawcie mnie. Uhuhu. 75 HP mi już zostało. I najgorzej, bo w następnej turze się nie skilluje. A w tym teamie wziąłem sobie dwóch tanków. I akurat żaden na tą turę się nie pojawił. A więc tak, wrócę do opisywania eventu. A więc tak, 200 razy powiem, a więc tak. Event składa się z trzech etapów. Pierwszy etap, który teraz widzicie. Czekajcie, jak dużo on linkuje. Dużo on linkuje. No beznadziejnie by było użyć support item na start. Netaril do tyle nie stankuje. Ile on ma HP? Defa ma... Kurwa, ja go wziąłem na tanka, jak on ma tyle defa, co zwykły Rose. Coś słaba ta karta teraz jest. Dwa razy poszedł super atak, to teraz już chyba nie pójdzie, nie? Już chyba nie pójdzie. Wracając, mamy trzy etapy. Jednak spory def. Spory def to duża zaleta. Trzy etapy. Na pierwszym etapie walczymy z tymi trzema ludzikami. Jak widzicie, Esther, Agiel i Tek. Każdy ma po 500 tysięcy HP. Biją, jak widzicie, trochę biją. Tam jakiś super atak za 20, za 60, dosyć konkretny. Potem mamy kolejny etap, Phy, Physical, Vegito. O, dodatkowy atak, sweet. I on ma już 1,8 miliona HP, no praktycznie 2 miliony HP. Tych sobie podłożymy razem. No i ty go zabijesz. Nie ma innej opcji, byś go nie zabił. A ty już sobie tylko zgarniesz, żeby mnie trochę dolecić. I potem mamy trzeci etap, znowu wersja Phy z 2,2 miliony HP, który już trochę więc częściej będzie bił. No dobra, no to już wiecie, z kim walczycie, ale jak macie walczyć, teraz pytanie. A więc tu już się pojawia... O, te dwie postacie, które wybrałem na start, są głównym wyznacznikiem damage'a tutaj. A co mam na myśli? Na myśli mam to, że takie postacie jak Rose AGL, Zamasu Esther, Goku Black Phy lub nawet ten Tek zadają tutaj więcej damage'a temu Vegito. No tak działa po prostu ten event, że one robią więcej. Zobaczymy, zamiast 87 wejdzie 197. Super. Mi się podoba. Ile dostanę? Całkiem sporo. Pomimo tego, że to był STR, to on mi tu ładny damage wrzucił. Ohoho! Milion 600! Co prawda tego Rosa mam strasznie wykoksowanego, ale nie spodziewałem się, że jego damage aż będzie a to nie był mój. No to tym bardziej. Nie spodziewałem się, że damage będzie aż taki duży. Ten, ile on ma?
Plus 3700. No to jednak dobry rus. Tu by było fajnie złapać jak najwięcej orbów, żeby wyhealował nas. O, w taki sposób więcej będzie. A jakbym tak dał, to już mi nic nie da. Okej. Okay. I tu jest tyle fajnie. Znaczy o tyle fajnie. Jest mało postaci, które zadają więcej damage'a mu. Temu Vegito. Bo praktycznie tylko 3 możemy wybrać. Ja mogłem sobie pozwolić na wybrania z 3. I jak widać, to mi dużo pomogło. Praktycznie event poszedł 1-2. A zobaczycie, ile taki Janem, bo zamiast 123 mu zabije 31. 31, chociaż w sumie int to nie jest zbyt dobry na psychical, więc to też no, z tego powodu on mu dużo mniej zabrał. Ale jak widzicie, damage jest przeolbrzymi, jeżeli wybierzemy odpowiednią postać. No i tutaj już, żeby tylko się wyhealować, żebym nie musiał używać support itemu. Myślę, że nawet ten STR za masu go dobije. 87. Kurwa. No i tak, event poszedł bardzo szybko, nawet się nie spodziewałem, że to będzie takie easy. Jednak no trzeba mieć te 3 specyficzne postacie. Ale nie są one tak wymagane. Jak nie macie ich, to też jakimś cudem dacie radę z tym eventem. Tylko, że będziecie go o dużo mniej bić. Więc to musicie mieć na uwadze, że jeżeli macie któregoś Samasu, Rose'a, Black'a, to śmiało rzucajcie do teamu, bo będzie dużo łatwiej. I to tyle. Nie ma tu większych taktyk. Wiecie, jakie 3 postacie najlepiej tu dodać. Jeżeli nie macie, to róbcie na przykład full STR team. Ze sesji od 4 Goku to będzie też easy ten evencik. Także trzymajcie się, yo!